Umiłowani w Panu, podczas gdy Europa strajkowała przeciw Polsce, ponieważ robotnicy wierzyli, że w Rosji zrodziła się prawdziwa władza ludu i zaczęła się realizować idea sprawiedliwości społecznej, tak myślano w Czechosłowacji, Niemczech, Austrii, we Włoszech, Francji, Belgii i Anglii. Rządy tych krajów patrzyły na postępy czerwonoarmistów obojętnie. A nawet brytyjski premier David Lloyd już myślał o korzyściach gospodarczych płynących ze współpracy Wielkiej Brytanii z Rosją sowiecką. Wtedy to biskupi polscy wzywali do zjednoczenia się Polaków. Pisali: niebezpieczeństwa wciąż grożące Polsce nie obudziły jeszcze z gnuśnego snu wygód i samolubstwa tych, co jeszcze nie zrozumieli, na czym polega prawdziwa wolność i niepodległość. Szał błyskawicznego robienia majątków, pisał jeden z dziennikarzy Warszawy w 1920 roku, gdy wróg już zbliżał się do jej murów, przy jak najmniejszym wysiłku pracy, obłęd używania życia za wszelką cenę i aż do przesytu opanował społeczeństwo nasze w sposób tak dziki, że istotnie można było zwątpić o jego przyszłości. W obliczu niechybnej klęski Kościół wołał o zapomnienie o sobie. Poświęcajcie dla niej wszelkie partyjne zawiści, wszelką żądzę panowania jedni nad drugimi, wszelkie jątrzenia, wszelkie jadowite kwasy wżerające się w jej duszę i organizm. Bądźcie w służbie ojczyzny ofiarni, bo tylko wielką ofiarą okupicie nadal jej wolność i siłę. Wiele wcześniej, jeszcze podczas zaborów w Wielki Piątek 1872 roku, Matka Najświętsza przekazała mistyczce Wandzie Malczewskiej: skoro Polska otrzyma niepodległość, to nie za długo powstaną dawni gnębiciele, aby ją zdusić. Ale moja młoda armia, w imię moje walcząca, pokona ich, odpędzi daleko i zmusi do zawarcia pokoju. Ja jej dopomogę. Matka Najświętsza wskazała nawet datę zwycięstwa. W 1873 roku w święto Wniebowzięcia Matka Boża ogłosiła: uroczystość dzisiejsza nie za długo stanie się świętem narodowym dla was, Polaków, bo w tym dniu odniesiecie świetne zwycięstwo nad wrogiem dążącym do waszej zagłady. Latem 1920 roku Polacy porzucili prywatne sprawy i stali się jednym narodem. Zrozumieli głos biskupów, którzy wzywali: módlmy się, trwajmy na modlitwie i wymódlmy ojczyźnie naszej triumf i zwycięstwo. Pomnijcie, że czego poniechacie dać z waszych powinności ojczyźnie, to odbieracie sobie samym i przyszłym pokoleniom. Dawajcie jej wasze mienie, dawajcie jej ofiarę z waszego życia, gdy zagrożona o nią woła. Gdy 12 i 13 sierpnia Sowieci podeszli pod Radzymin i zaczęli ostrzeliwać Pragę, w akcie pokory i pokuty tysiące ludzi położyło się krzyżem na placu Jasnogórskim
przed szczytem. Od 6 do 15 sierpnia dwa razy dziennie odprawiano w warszawskich świątyniach nowenny przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Odmawiano litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa z aktem poświęcenia. Od 7 do 15 trwała na Jasnej Górze nowenna błagalno-pokutna i w jej ostatnim dniu, co się stało, nastąpiło zwycięstwo, czyli 15 sierpnia, uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wcześniej, 8 sierpnia, we wszystkich kościołach Warszawy była adoracja Najświętszego Sakramentu. Po jej zakończeniu wyszły z wszystkich kościołów procesje, które pod katedrą świętego Jana połączyły się i zamieniły w jedną procesję błagalną z relikwiami świętego Andrzeja Boboli i błogosławionego Władysława Zgielniowa, patrona Warszawy. Tego dnia modlono się w kościele księży jezuitów w Rzymie, a następnie modlono się w intencji Polski w całym katolickim świecie, ponieważ zrozumiano, że Polska, walcząc z bolszewizmem, broni całego chrześcijaństwa. Biskupi nie pisali do prezydentów i premierów krajów, w których międzynarodówka socjalistyczna organizowała blokady i strajki, lecz do episkopatów poszczególnych krajów, te zaś wezwały powierzonych sobie wiernych do modlitwy o cud. Ojczyzna została oficjalnie zawierzona sercu Jezusowemu z udziałem naczelnika państwa oraz najwyższych władz kościelnych i państwowych. Na Jasnej Górze ponowiono akt oddania narodu pod opiekę Maryi Królowej. Polscy hierarchowie prosili o modlitwę i błogosławieństwo papieża Benedykta XV. Przed wyjazdem na front Józef Piłsudski widział się z księdzem arcybiskupem Aleksandrem Kakowskim, bo udał się biskup do upadłego na duchu wodza, który wołał: kapelanów, dobrych kapelanów dla armii, którzy by szli w szeregach razem z żołnierzem. W okopach podnosili go na duchu. Wówczas 5% księży archidiecezji warszawskiej ruszyło na pole bitwy, między innymi słynny ksiądz Ignacy Skorupko, powołany do spełnienia w przełomowej chwili naszych dziejów posłannictwa świętej Joanny d'Arc. Oprócz okolicznych wojennych sytuacji, jak na przykład opóźnienie sowieckiej armii południowej, zdobycia przez polskie wojska sztabu 4. Armii w Ciechanowie i przechwycenia jednej z dwóch radiostacji wroga, którą przestrojono i zaczęto przez 2 doby bez przerwy nadawać teksty Pisma Świętego, było wydarzenie opisane przez księdza kardynała Aleksandra Kakowskiego. Szczegóły śmierci księdza Skorupki opowiadali mi młodzi żołnierze, których odwiedziłem w szpitalu jako rannych. Bolszewicy wzięci do niewoli opowiadali znowu, że widzieli księdza w komży i z krzyżem w ręku, a nad nim Matkę Bożą. Jakżeż mogli strzelać do Matki Bożej, która szła przeciwko nim? Badacz cudu nad Wisłą, ojciec Józef Maria Bartnik, pisał: Matka Boża ukazuje się w postaci Matki Łaskawej, patronki Warszawy. Pojawia się na niebie przed świtem monumentalna postać
wypełniając swoją osobą całe ciemne jeszcze niebo. Ukazuje się odziana w szeroki, rozwiany płaszcz, którym osłania stolicę. Zjawia się w otoczeniu husarii, polskiego zwycięskiego wojska, które pod Wiedniem z hasłem w imię Maryi rozegnało pogańskie watahy. Matka Boża trzyma w swoich dłoniach jakby tarcze, którymi osłania miasto jej pieczy powierzone. Postać Matki Bożej była widziana przez setki bolszewików atakujących polskie oddziały w bitwie o dostęp do stolicy. To pojawienie się na niebie wywołało wśród soldatów strach, przerażenie i panikę, której nie sposób opisać. Matka Boża, otoczona światłością, była doskonale widoczna na tle nocnego jeszcze nieba. Bolszewicy na ten widok uciekali w skrajnym przerażeniu, opuszczając ziemię radzymińską, która, wydawałoby się, już na zawsze miała pozostać w ich rękach. Odwrót bolszewików odbywał się w popłochu. Obozy uciekały wszystkimi drogami na przełaj, przez pola. Wozy łamały się, padały konie, którymi drogi wprost były usłane, mimo że za dezercję groził sąd polowy i wyrok rozstrzelania. 16 sierpnia Poleccy rozpoczęli kontruderzenie i ścigali bolszewików coraz głębiej na wschód. Trzeba ze sprawiedliwości i wdzięczności przypomnieć, że gdy państwa zachodnie i wolne miasto Gdańsk odmówiły transportu broni przez swe terytoria, to chrześcijańsko-narodowe pismo węgierskie Uj Nam Zedek pisało: nie wiemy, co uczyni koalicja. My musimy być gotowi, aby stanąć po stronie Polski. Los Polski jest naszym losem. Piękne słowa. Los Polski jest naszym losem. Transport broni z Węgier odbywał się przez Rumunię z fatalnie rozwiniętą siecią kolejową. Wszystkie zapasy broni zarezerwowano dla Polski, a przez kolejne 2 tygodnie produkowano wyłącznie na jej potrzeby. Węgry dostarczyły 62 miliony pocisków karabinowych, poważną ilość pocisków artyleryjskich różnych kalibrów, 30 tysięcy karabinów typu Mauser, 440 kuchni polowych, 80 pieców polowych oraz wiele innego rodzaju sprzętu i materiałów. Gdy po wojnie 1920 roku polski poseł w Budapeszcie był podejmowany przez węgierskiego przywódcę Miklosza Hortiego, powiedział mu, że Polacy nigdy nie zapomną Węgrom tego, co zrobili dla naszej ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Kardynał Kakowski podsumował wydarzenia pisząc: Bóg tylko czekał na zgodę narodu, na zaprzestanie waśni, na zjednoczenie się wszystkich w uczuciu miłości ojczyzny, aby potęgę miłosierdzia swego okazać. Nuncjusz apostolski w Polsce Achilles Ratti, który później jako papież przybrał imię Piusa XI, przebywał w Warszawie w dniach zagrożenia ze strony Armii Czerwonej. Wiedział, że zwycięstwo, które nazywał zwycięstwem Maryi, było owocem żarliwej modlitwy narodu. Był pod tak wielkim wrażeniem modlitewnego zrywu Polaków, że wybrany na papieża polecił namalować na ścianie letniej rezydencji w Castel Gandolfo obraz przedstawiający cud nad Wisłą. Chciał zachęcać ludzi do takiej modlitwy. Był przekonany, że bitwa warszawska była świadectwem Bożej ingerencji w bieg historii wyproszonej przez wiernych
i że tu kryje się reguła skutecznego błagania o cud, jak to opisał w swojej książce pod tytułem Dziesiąta krucjata pan dr Wincenty Łaszewski.